Ja, ich freue mich sehr. Cieszę się bardzo, że mogę zaprezentować wam teraz bardzo szczególną współpracę, kooperację między ASP w Szczecinie, Uniwersytetem Europejskim w Jadrina, a Uniwersytetem Humboldta w Berlinie, który również jest jeszcze zamieszany w to wszystko. Cieszymy się, że możemy pozyskać, mogliśmy pozyskać Forum Kleista, tenże teatr, w którym się tu znajdujemy, dlatego, że jest to szczególne miejsce, w którym w żadnym innym miejscu ta realizacja nie wyszłaby tak dobrze. Zatem po raz kolejny dziękuję, wielkie brawa i podziękowania dla Forum Kleista. Cóż, a teraz chciałabym przekazać komu mikrofon? Artystom w każdym razie. Tak, szanowni goście, witam. Cieszę się, że przybyliście, dziękuję. Cieszę się, że możemy was przywitać na wystawie sporządzonej przez zespół kuratorów z Uniwersytetu, z ASP w Szczecinie, z Uniwersytetu Europejskiego w Jadrina we Frankfurcie nad Odrą. W pracę zaangażowali się również ludzie z Instytutu Artystycznego Uniwersytetu Humboldta. Konstancja Kubyka, Katia Giatel, Anna Kuhn były naszymi koordynatorkami, bez których ta praca nie byłaby możliwa. Dziękujemy. W naszej wystawie chodzi o brzmienie czy pogłos miasta. W naszym codziennym życiu wychodzimy z założenia, że musimy się wciąż konfrontować z historią miasta. Staje się ona widoczna w ulicach, w przestrzeniach publicznych, w budynkach. Można wyczytać ją z tych miejsc. I miejsca te wciąż jeszcze decydują o tym, jak poruszamy się po mieście, co mówimy, co czujemy. Nie jesteśmy oczywiście też biernymi obserwatorami. Współtworzymy przyszłość tegoż miasta, tegoż miejsca. Pragnę przejść do samej wystawy, dosłownie przejść. Dobrze, chciałabym tylko podziękować za przybycie i nadmienić, że przez cały czas podczas oprowadzenia będziemy się wypowiadać z perspektywy kuratorskiego oka i artystycznego oddziału. Pragnę też podziękować całej organizacji Festiwalowi Labirynt za zaproszenie i przede wszystkim danie szansy młodym twórcom, młodym artystom. Także trzeba wspomnieć tutaj o ministrze kultury ze strony niemieckiej, który współfinansował i w dużej mierze dofinansował to przedsięwzięcie, dzięki czemu możemy dzisiaj tutaj być i z Państwem przejść się przez tą cudowną wystawę. Także zapraszam do pierwszego pomieszczenia. Witamy w pierwszym pomieszczeniu. Jest tam box, z którego można pobrać gazety i podczas całego spaceru, jeżeli Państwo będą się czuli niedoinformowani w sprawie konkretnych projektów, wszystkie projekty są zawarte w gazetach, także na spokojnie można sobie przejrzeć i doczytać. Znajdujemy się w przestrzeni, w której są różne prace, chociaż oscylują wokół jednego tematu, którym jest przestrzeń miejska i Szczecin. Wszystkie te prace są bardzo intymne i oscylują w wokół subiektywnego spojrzenia na przestrzeń miejską i na sam Szczecin, w którym się artyści znajdowali. Można znaleźć tutaj prace bardzo intymne, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się w ogóle niezwiązane z miastem. Są też projekcje, które ściśle oscylują wokół tematyki urbanistycznej, ale wszystkie te prace zawierają wspólne elementy, które na pewno Państwo zauważą. W tej sali są boksy, w których znajdują się intymne przestrzenie i cała wystawa jest skonstruowana w ten sposób, aby lawirować między budynkami, czyli tymi czarnymi boksami. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu pierwszym, potem udamy się do pomieszczenia drugiego, które też ma zupełnie inną charakterystykę.
Worte zu jedem einzelnen Projekt, jedem einzelnen Werk in unserer Ausstellung sagen. Und zwar beginnen wir mit dem Werk von Marta. Zaczynamy, opowiem o kilku pracach, kilka słów o każdej pracy. Zaczynamy od pracy Marty. Chodzi w tej pracy o człowieka, który karmi gołębie w parku miejskim. Artystka obserwuje go z okna. Podsłuchuje rozmowę z nim, aby na koniec stanąć przed nim i zapytać go, jak postrzega życie w mieście. W tym boksie chodzi, jest to praca, mamy pracę Martiny Fastyda i proces zbliżenia między artystką i jej sąsiadami w kamienicy. Za boksami, za nami widzimy pracę Anneliny Arpić. Artystka pochodzi z Białorusi. Przeprowadziła się do Szczecina na studia. Bardzo tęsknią za swoją rodziną, zwłaszcza za swoją matką. I właśnie o tę relację z matką chodzi w tej pracy. W pracy Magdaleny Babicz chodzi również o szczególną osobistą historię. Dorastała bowiem we wiosce i pojechała z początku na studia do Warszawy, do wielkiego miasta. I zastanawiamy się, ona sama zastanawia się, na ile i mała wioska, i duże miasto wpłynęły na jej życie, na jej osobowość. Następnie mamy pracę firmy Iwony Dornelli. W jej pracy chodzi o powiązania między sferą prywatną a przestrzenią publiczną w mieście. Dochodzi ona do wniosku, że miasto właściwie stanowi kombinację między sferą prywatną obywateli a przestrzenią publiczną między nimi. Za Państwem dzieło Krzysztofa Bogdanowicza. Postrzega on miasto jako kombinację obrazów, zapachów i dźwięków. Może to przytłaczać nieco, wymagać za dużo od nas, aczkolwiek na koniec odpoczywa i udaje mi się wprowadzić harmonię w to wszystko. Ciemna przestrzeń za nami. Należy do Matii. Tramwaj w jego wideo symbolizuje życie. Umawia się na spotkanie, ale spóźnia się na tramwaj i cóż, musi za nim biec. I na tym polega właśnie życie, na podążaniu za rzeczami, na które się spóźniliśmy. Na koniec jeszcze szczególna wartość dodana. Mamy pozbierane przez Berta Weata odgłosy trzech miast, Berlina, Szczecina i Frankfurtu. Proszę wystanąć w odpowiednim miejscu, mianowicie tutaj w tych rogach, które właśnie pokazuję, żeby wsłuchać się w krajobraz dźwiękowy miejski. W tym pomieszczeniu mamy projekcje panoramiczne, dlatego są one zdecydowanie większe. Tutaj też w gablocie jest tak naprawdę punkt wyjściowy do tego projektu, czyli jak to wszystko się zaczęło. A więc zaczęliśmy od pocztówek, które dotyczyły Szczecina. Szczecina, którego nie znamy, którego nie możemy pamiętać z racji na lata, w których wydarzyły się wszelkie wydarzenia. Tak więc studenci, zaczynając od researchu i zapoznania się z miastem z perspektywy pocztówek i fotografii, wykreowali własną percepcję pojmowania przestrzeni miejskiej i na podstawie swoich doświadczeń, przemyśli i konkluzji zdecydowali się na stworzenie filmów, które możemy zaobserwować w tej sali. Warto też wspomnieć, że część artystów jest tutaj z nami, także jeżeli Państwo chcieliby porozmawiać bezpośrednio z twórcami i twórczyniami, nie ma takiego problemu.
Więc do prac w tym przestrzeni. Karl-Heinz Wojciech jest artystą, który dał się zainspirować właśnie pocztówkami wspomnianymi. I w tym stylizowane wideo narzuca kilka egzystencjalnych pytań. Zastanawia się nad tym, jak żyje miasto, na które można udzielić wiele odpowiedzi. Następnie zadaję sobie pytanie, kim jestem w mieście ja? Jaką rolę odgrywa ono w moim życiu? Czy miasto ma prawo egzystować? Czy mam takie prawo ja? Na tym ekranie widzą Państwo dzieło Karoliny Pożewskiej. W tym filmie chodzi o bardzo osobistą historię między artystką i jej ojcem oraz dziadkiem, którzy już nie żyją, którzy zmarli, ale pozostawili po sobie wspomnienia. Te wspomnienia między artystką i jej przodkami wciąż istnieją, są wciąż żywe. Zastanawia się ona nad powiązaniami między jej osobistymi wspomnieniami, a tymi wątkami z historii miasta, w którym dorastała. Naprzeciwko nas mamy film Filipa Osowskiego. Podszedł on do tematu zupełnie inaczej. Stworzył on historię, film fabularny z narracją. W filmie tym jestem śledzony, wsiada do samochodu i odjeżdża. Jednak jego prześladowca wciąż pozostaje nieuchwytny i nie można przed nim uciec. Tutaj film Natalii, koleżanki stojącej obok mnie. Jest to utwór dźwiękowy stworzony z dźwięków wychwyconych w przestrzeni miejskiej i jest to praca performatywna, którą teraz będą mogli Państwo obserwować. Także bardzo dziękuję za przybycie i za udział. Dziękuję też stronie niemieckiej za możliwość współpracy i kolaboracji w projekcie Pogłos Miasta. Przygotowaliśmy jeszcze krótkie performance.
gazetę. Okay, vielen herzlichen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der Ausstellung. Dziękuję raz jeszcze serdecznie za Państwa uwagę i życzę udanej wystawy.